W dzisiejszym wideo pokażemy dominację, która wybiła, tak jak wcześniej pokazywałem, w górę. Przejdziemy przez parę par USDT, pary bitcoinowe, no niestety nie będą się dobrze grały. Pokażemy złoto, srebro, ale najważniejsze, co dzisiaj pokażemy, to to, co robi IMF, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jaką przyszłość nam planują w BID-zie i zadłużeniu maksymalnym. Także to, co dla nas szykują, oraz serię różnych wiadomości na temat śmiertelności pokażemy w tym odcinku. Zapraszam i zobaczymy znowu na bankierze, jakie nierówne rzeczy zakłada się, jeśli chodzi o promocję nieruchomości. Więc do zobaczenia za chwilę. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto. Zapraszam na odcinek. Wszystko, co powiem, jest tylko wyłącznie moim zdaniem. Nie powinno być traktowane jako żadna porada inwestycyjna. Po nią zgłoście się oczywiście do kota Felka lub innego ulubionego zwierzaka, gdyż one mają prawdopodobnie najwięcej tutaj do powiedzenia. Więc Bitcoina dominacja. Ja już mogę usunąć te tutaj gadżetowo z Bitcoina. Dzisiaj mówiłem właśnie rano, że jest tutaj double top. I święcili tutaj różni ludzie, że będzie wyłamanie tutaj do dołu. Jednak mówiłem, że jeżeli będzie przełamanie powyżej tej linii fioletowej, to ten double top zostanie unieważniony i właśnie go unieważniamy. Bardziej tu ten bullish tone zadziałał, ten multi head and shoulders z wyłamaniem tutaj do góry. No i teraz kluczowym punktem jest wyłamanie tej tutaj zielonej linii, która biegnie i która pokazuje już takie tutaj tacze od jakiegoś czasu. I jeżeli ona zostanie wyłamana, to prawdopodobieństwo dojścia na 63-64% lub nawet do końca tego kanału tutaj na 65% powiedzmy, jest coraz bardziej widoczne. Tym samym nasze alty zostaną zniszczone i no, nie będzie można aż liczyć na takie jakieś tam super wzrosty. Ale też wyjaśnimy, dlaczego tak się tutaj dzieje. Więc ja to już tutaj wyłączę. Te complex and shoulders różne. Tu jest dokładnie, tak jak pokazywałem na godzinówce, zobaczcie, to jest dokładnie ten sam układ był na godzinówce tutaj, tutaj to wyłączę. Okay. Na godzinówce był tutaj ten sam układ. Okay. Tak samo jak, nie, tutaj ten sam układ był na godzinówce w tym miejscu, widzicie? Jaki jest na czwórce w tym całym miejscu, patrzcie, jest taki sam. Double bottom, tu jest double bottom, double bottom. Tu mamy ten romb, ten taki romb i tutaj tak samo i tworzymy taki właśnie tutaj romb. No i top to prowadziło do włamania, więc czemu ta formacja miałaby nie być właśnie taką dużą? Tak samo jakbyśmy właśnie doszli teraz super tym targetem do góry, to byłoby te włamanie. A potem byśmy retestowali wszystko, gdzie alty właśnie mogłyby jeszcze żyć. Więc teraz troszeczkę potrzebowalibyśmy energii na to, żeby gdzieś dojść. No ale zobaczymy. Jeszcze Bitcoina sobie tutaj przejrzymy. Bitcoin na dniówce. Wszyscy teraz pokazują jedno i to samo rysunek, czyli tak jak tu parę stref zaznaczyłem tego trójkąta równo tutaj właśnie znaczy prostokątnego, tak? Teraz tutaj właśnie większość rynków jest takich. Jeżeli wszyscy pokazują to samo, najczęściej jest tak, że właśnie to nie wejdzie. Dlatego ja mam tutaj target ustawiony taki, że możemy mieć retesty, a później pójdziemy do dołu. Ale największym bólem byłoby wprowadzenie czegoś takiego jak na przykład 15 tysięcy, wybicie się w ogóle z tego ogromnego trójkąta, przywrócenie tutaj bullish tonu temu wszystkiemu, to spowodowałoby otworzenie dużo pozycji long, bardzo dużo i tym samym byłby squeeze longów i polecielibyśmy tutaj na dół. W sumie gdzieś tu miałem chyba jeszcze shorty i longi, ale już nie pamiętam, czy mam to jeszcze gdzieś tutaj podane. Bitcoin short, Bitcoin longs. O, jest tutaj, tylko muszę zmienić te pozycje, jeśli o to chodzi. No w tej chwili nie ma tutaj zbyt dużo tych longów. Zobaczcie, to ostatni był squeeze właśnie 17 tutaj był sierpnia. No i w tej chwili shorty też są tutaj wyczerpane. Nie ma jakby rynku, który idzie do góry, do dołu. Pamiętajcie, że te shorty albo longi są bardzo potrzebne, bo ich squeeze i ich likwidacja daje nam bardzo dużo do tutaj gadania. Ja tylko sobie tutaj włączę już zegarek, żeby nie przedłużać tego odcinka zbytnio.
Więc o to chodzi, jeżeli mamy dużo pozycji na long otwarte, tak? To akurat jest shortów, no dobrze, dużo na shortach, więc jeżeli dużo ludzi myśli, że Bitcoin spadnie, wtedy cena idzie do góry, czyli tym samym stop lossy im się uruchamiają, a że większość ludzi nie trzyma stop lossów, tylko likwidacje, więc to teraz są likwidacje. Jeżeli jest likwidacja, ok, no to wtedy albo stop loss po zamknięciu po market price, no to wtedy oni muszą kupować swoją zamkniętą pozycję, tutaj powiedzmy, za coraz to wyższą cenę na markecie, tak? Czyli powiedzmy, że na przykład ktoś ma cenę 10 tysięcy i tu ma swój stop loss. Cena była za 9800, a on na 10 ma stop loss, ale cena podskoczyła na 10500, tak? 10500. Więc tym samym on stąd ładuje tą cenę, tą likwidację, bo jest jeszcze margin taki, wyżej, tak? Pchając. I wtedy ci, co jeszcze mieli indziej, ładują to coraz wyższą cenę, coraz wyższą, bo to market kupuje, dlatego likwidacje zaczynają się wcześniej niż jeszcze są środki, dlatego giełda zabezpiecza właśnie takie coś i daje taki margin call, tam niekiedy nawet 20-30%. I zabezpiecza. I wtedy coraz wyżej, pchając tą cenę nieustannie, bo ktoś ją cały czas kupuje. Algorytm odsprzęgla ludzi i cały czas kupuje. I podobnie jest, jeżeli ktoś ma longi i idzie, a cena spadnie. Wtedy on musi odkupywać poniższej, pchając tą cenę coraz niżej, tak samo. Dlatego właśnie tak ważne są te longi i shorty, żeby był ten squeeze dotknięty tutaj. Więc jeżeli sobie zobaczymy na Bitcoina na dniówkę, no to mamy całkiem dobrą tutaj wizję tego trójkąta. Zobaczymy, ja liczę cały czas na te 12300, a tak na marginesie 13000. I potem, jeżeli zobaczymy 13, chciałbym zobaczyć taki squeeze. Co prawda tutaj jesteśmy troszkę wyczerpani, ale tygodniówka ładnie idzie, więc teraz możemy mieć parę dni takiej dobroci, chyba że ten stokastik nam tutaj zawinie, bo on tak, ale zobaczcie, na Bitcoinie charakterystycznie on robi parę razy taką zgłębienie do dołu, zgłębienie do dołu, więc teraz było do góry, to jest to zgłębienie i potem możemy mieć tutaj do dołu. Tylko pamiętajcie, jeżeli Bitcoin idzie do góry i na dół, alty tracą jeszcze więcej, tak? Alty tracą jeszcze więcej. Więc w tej chwili możemy sobie przesunąć to na czwórkę i zobaczyć, co będzie przez najbliższe godziny. No to najbliższe godziny potrzebujemy jeszcze godziny 24 do potwierdzenia, czy utrzymamy się na tej pozycji. Wyłamaliśmy się z tego price boxa, pięknie. I teraz ja bym czekał na retest tej fioletowej linii, ok? Tej fioletowej linii, czyli tak na retest do poziomu 11500, ok? Na ten retest bym czekał. Jeżeli przetestujemy, nie spadniemy niżej, no to wtedy będziemy mieć odbicie. Więc ja tutaj zaznaczę na strzałce taki retest głębszy. Ok. On oczywiście nie będzie tak, że ta cena skoczy do dołu, tylko może być konsolidacja, ona może iść bokiem i tak dalej. Więc teraz ja bym coś takiego tutaj obserwował. Więc mamy dominację dosyć wysoką. Dominacja przez ostatnie parę godzin też tutaj zbiera konsolidację. Troszeczkę będzie spadała, więc uwaga, setupy na BTC parach będą tutaj nam rosły. Przez parę godzin, przez 4 godziny myślę, że mogą być małoludkie 3-5-6% wzrosty. Złoto. Złoto cały czas do góry się pnie, tylko złoto i srebro, zobaczcie, złoto i srebro mają tutaj, są silnie uwarunkowane tutaj w tej chwili od tej pozycji jakby dolarowej, no tak jak Bitcoin, tylko że złoto widzę, że bardziej na to reaguje ostatnio niż Bitcoin. No i też mamy tutaj do pokazania to samo, zobaczcie, mamy, sobie tutaj tą kreskę postawimy, o zobaczcie, mamy ten sam taki trójkąt, tak? A tutaj mamy podobny trójkąt, jeśli o to chodzi. Więc już w tej chwili się prawie wyłamujemy. Mówiłem, że będzie tu retest, tylko nie wiedziałem, że taki głębszy. I do góry. Zobaczymy. Też zobaczymy tutaj, jak to będzie. To będzie drugi trójkąt. I potem z górki na dniówce. Za to wygląda... Złoto wygląda dobrze. Jest to typowy taki swing test. Zobaczcie tutaj piękny promień. Możemy tutaj potwierdzenie mieć. Zobaczcie, ile touchy tutaj było. I mamy w tej chwili potwierdzenie tego poziomu. Bardzo ładnie. I teraz jest, zobaczcie, jaki trend widzimy na dniówce. Mieliśmy downtrend, stabilizację, tutaj, tak? Potem mamy tutaj, zobaczcie, markup, tak? I teraz liczymy, że tutaj będzie jakaś, przynajmniej all time high, a później będzie kolejna tutaj konsolidacja, która albo będzie zwarunkuje do góry, albo na face down, markdown, czy jak tam to zwał. No i cena wtedy tutaj się zakończy. Więc znowu będziemy musieli obserwować, co będzie się działo w tym przedziale, tak jak obserwowaliśmy, co działo się w tym przedziale. Tak, price box taki ogromny i jazda. To jest dniówka, więc to długo tutaj zajmie, ale tutaj tworzy nam się ten markup. Zobaczcie,
energia. Tutaj poczekamy jeszcze parę dni, jak zajdzie ten stokastik. Prawdopodobnie wtedy ta energia strzeli do góry i polecimy my też razem z nią. SP500, SP500 inaczej po polskiemu. Obsunęło się dzisiaj rano na market update, bo daje update'y na Telegramie. Mamy bardzo dobrą telegramową grupę, w której daje różne powiadomienia na temat różnych rynku, różnych po prostu takich pozycji, jak co dobrze wyglądają, w takie tutaj opiniotwórcze, co mniej więcej gdzieś zmierza na wyłamanie. Są jeszcze inne grupy dyskusyjne, jest grupa Tysiąca Oczu, którą wydajecie setupy, jest bardzo bogata w różny content, wiadomo, więcej ludzi patrzy, więcej ludzi widzi, już jest prawie 2000 tutaj, na tym jest 6,5 tysiąca. Jest to chyba najbardziej liczna grupa w Polsce na Telegramie, takim aktywnym, jeśli o to chodzi, te grupy właśnie dodatkowo pod moimi filmikami na YouTube, wejdźcie na playlistę i tam jest szybki start i to jest bardzo takie szybki tutorial, szkolenie, jak czytać wykresy na giełdzie, jak w ogóle o co chodzi z tym CHOP indeksem, tą energią, stokastik, po prostu wyjaśniam w paru słowach, jak powinniście to czytać, bo w tej chwili jest problem i stare powiedzenie show me the chart, I'm gonna tell you the news jest jak najbardziej, potem pokażę wam dlaczego takie rzeczy są tutaj, więc oglądając te różne wykresy, których tak naprawdę nie oglądacie, bazujecie na wypowiedziach innych, a sami nic nie widzicie i potem podejmujecie decyzję bazując na jakiejś wypowiedzi, a potem się parzycie. Więc zobaczcie, w tym priceboxie mamy tutaj już retest, double bottom i tym samym na czwórce zbiera nam się ładny tutaj hook, tak, czyli zakręcenie. Na dniówce co prawda mamy trend spadkowy, face down, dlatego myślę, że jeżeli ta czwórka w tej chwili nam nie odbije i spadniemy poniżej tego punktu tutaj 3433, czyli 3433, będziemy mieć spadki na giełdzie SP500 i tym samym możemy zatoczyć tutaj no niekoniecznie lower low, bo potrzebowalibyśmy zakręcenia poniżej tutaj tego poziomu. Wtedy byśmy mieli kolejny lower low na tygodniówce i wtedy byłoby już źle. Trzeba było rozpatrywać te scenariusze negatywne, o których mówiłem. Więc ten pułap tutaj 3200 na SP500 jest bardzo kluczowy. Ten pułap trzeba patrzeć, trzeba oglądać, trzeba tutaj robić, ok? Ten pułap właśnie, czyli VIX zaczyna nam tutaj rosnąć, dlatego SP500 zaczyna spadać. DXY się zszedł na dół, więc siła dolara zaczęła też spadać na dół i tutaj mamy taki swoisty, powiedzmy, zobaczcie, porównajmy sobie tutaj na przykład VIX, to jest bardzo ważny, volatility, ok? No i zobaczcie, za każdym razem jak dolar spadał, VIX spadał, tak? W tej chwili VIX idzie do góry, a dolar spada. Jest coś, dzieje się tutaj, to jest na czwórce, to prawda? Na dniówce powinno być pokazane, nie, na dniówce lepiej jest pokazane, zobaczcie. Tutaj spadamy, ok, a tutaj właśnie mamy tutaj do góry, więc jak dolar tutaj zaczął spadać już, widzicie? No to VIX wtedy właśnie zaczął też spadać, dolar podskoczył, VIX podskoczył. Dolar znowu spada, czy VIX znowu spada, dolar spada, VIX spada i mieliśmy takie tutaj, zobaczcie, pokrycia w tym wszystkim, a w tej chwili mamy tutaj właśnie cały czas wzrost, a dolar spada. To coś tutaj nowego się dzieje, coś jakieś tutaj zakrzywienie, nie wiem do końca. Zobaczymy, co nam poda, może po prostu zaraz się to rozprofiluje jakoś. Być może jeden jest jakby wyznacznikiem drugiego, jakby leading indykatorem, że jeżeli VIX idzie do góry, to dolar, mimo że na razie spada, może mieć szybkie odbicie do góry, przez to giełda jeszcze zacznie spadać szybciej. No i przejdźmy sobie tutaj przez pary, takie krano dałem właśnie. Zobaczcie, mamy wyłamanie ładne tutaj na atomie. Jesteśmy bliżej tutaj tego kanału i zaczyna się tutaj coś dziać. Oczywiście teraz jak dolar rośnie w siłę, więc wszystko tutaj spada, więc nie ma sensu się tutaj zrobić, ale patrzcie, znowu mamy head and shoulders albo rounding bottom. Atom wygląda całkiem dobrze. Band, podobny układ. Cup and handle, ok. Wszystkie te monety mają właśnie dobre teraz takie układy. No Bitcoin, Cash niekoniecznie. BNB wypadło poza ten trójkąt, więc uwaga teraz, czy to jest więcej szans na to, że będą spadki. To są trzy właśnie poziomy Fibonacci. BSV miał dobry tutaj układ, no i BSV niestety nie przeszedł tutaj ten trend linii, widzicie to, co zaznaczyłem, ale ma bardzo dużo energii, więc uważam, że to jeszcze nie jest koniec, ja tylko dam teraz wyżej i może to być po prostu taki, to jest na czwórce, więc na jedynce zobaczymy taki ładny ruch tutaj do dołu i może to być po prostu retest tego malutkiego poziomu, a następnie wyłamanie, tu na 15 będzie dobrze widać na BSV, jaki mamy tutaj taki tutaj kanał, zobaczcie. Znaczy kanał, taki wedge, clean nam się tutaj robi i potem charakteryzuje się 70% prawie wyłamaniem Q.
ku górze. Z Dash na przykład bardzo tutaj się rozpędza, tak? W tej chwili, więc tutaj mamy tą podstawę. Wyłamanie, piękny retest i Dash idzie do góry. W tej chwili na dniówce jest dużo energii, już na czwórce pewnie jest mało. Tak, ja bym sobie darował, teraz zobaczył, do kiedy Dash tutaj zretestuje to. Na tym pokazaniu mamy 61%, $70 Dash może mieć retest, więc tutaj takie wytrzymanie. No i weźmy sobie XRP, bo ostatnio dużo się o nim mówi. XRP, tak jak dzisiaj rano dałem, BOOM! Do góry wywalił tutaj, tak? I no i mamy teraz bardziej na retest. Proszę bardzo, jest to taki news, że XRP być może będzie jakąś niby rezerwową tutaj walutą czy czymś takim. Osobiście wątpię w to wszystko, gdyż centralny bank raczej nie ma potrzeby mienia XRP, jeśli chodzi o rezerwowe jakieś waluty, gdyż przygotowują oni własne, swoje scentralizowane waluty, więc po co mieliby polegać na jakimś blockchainie, kogoś zależeć od kogoś, lepiej mieć swój własny do kontroli. Może będzie to bazowało na technologii XRP, ale raczej nie mówimy o tym samym tokenie. Zobaczymy. W tej chwili widzę tutaj retest do poziomu 24 centów, zakrzywienie, więc teraz dobry tutaj, wydaje mi się, short po zejściu poniżej 24 centy. Tutaj, o właśnie, w tej chwili leci nam do dołu. Także tyle to wygląda. Wszystkie pary na BTC, zobaczcie, krwawią. Nie ma tutaj sensu na razie na nie patrzeć. Jeszcze zapojrzymy sobie, tylko dużo ludzi tutaj mi podsyłało dzisiaj CRO USD, popatrzymy. I tutaj będziemy mieć na Huobi, ok? Popatrzymy sobie. No i teraz jest, tak jak mówiłem to podczas dnia, że tutaj jest kluczowy ten punkt i to odbicie będzie wnioskowało na przykład shortem. No i w tej chwili ten short się tutaj dzieje. Mamy pierwszy, drugi, trzeci i wtedy, jeżeli ten trzeci spadnie niżej, to od początku będzie tutaj srogie prognozy, a jak nie spadnie, jak będziemy mieć mniej więcej tutaj retest, no to wtedy do góry się tu zrobimy, więc teraz czekamy na 10.66 retest, taki short do tego poziomu. Oczywiście zobaczcie, CRO jest w trybie spadkowym na tygodniówce już od sierpnia, więc tutaj nie ma się co za bardzo robić. Tutaj ładnie niedźwiedzie pokazały, gdzie jest poziom. Boom! Zepchnęły wszystko do dołu i powiedziały, że ni w piździec, byki nigdzie nie idą i tyle, tak? Czyli jest dobre powiedzenie właśnie, że niedźwiedzie wchodzą po schodach, zobaczcie, a byki skaczą z okna. Po prostu spada tutaj wszystko. Wyskakują z okna, tak jak tutaj po prostu skok. Także przejdźmy do wiadomości, a dzieje się dużo, gdyż Międzynarodowy Fundusz Walutowy, okej, tutaj właśnie jest ta Christina, jak tam jej, nie wiem, nie pamiętam, właśnie tutaj dawała takie orędzie, że teraz będą właśnie mieć renegocjowanie Bretton Woods Standardu. No i dobrze, no i Bretton Woods Standard, okej, jest tą inicjatywą, w której właśnie oni odpegowali dolara zaraz po wojnie, tak, żeby ten ekonomiczny taki growth zrobił. No i twórcą tego wszystkiego oni bardzo się tutaj robili, był właśnie John Maynard Keynes, czyli ta Keynesian Economy, czyli bazująca na po prostu długu, na kredycie ekonomia, gdzie nie jest popularne, żeby odkładać pieniądze, żeby mieć naturalny wzrost, tylko po prostu pompowanie, przyspieszanie tego wzrostu. I ten właśnie pan był ekonomistą, socjalistą, dlatego mamy i uważał, że państwo powinno wchodzić do gospodarki, jak źle się dzieje, i tym samym dawać po prostu pomoc, tak? Czyli nie pozwalał działania rynkowe, tylko że ktoś wie coś tam lepiej. Więc mamy, zobaczcie, państwo, które gospodarka jest silnie zakredytowana. No i teraz IMF, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy, przychodzi z pomocą. Pomoc taka, jaka jest, będą to jeszcze większe kredyty, stopy ujemne procentowe. To będzie powodowało, że ludzie, którzy po prostu oszczędzają pieniądze, będą piętnowani. Ona tam mówi, ta właśnie ta Kristalina Georgiowa, jak ona tam się nazywa, o tym, że że trzeba być po odpowiedniej stronie. I teraz zobaczcie, mamy dużo właśnie milionerów, tak? Mamy dużo ludzi z bogactwem i oni będą tutaj piętnowani. Oczywiście dużo ludzi nie wchodzi w Bitcoina, nie wierzy w Bitcoina, nie wierzy w nic, ale Bitcoin rozwiązuje te problemy, o których oni mówią, ponieważ powoduje naturalne reakcje rynkowe, tak? Czyli jeżeli ktoś jest dobry, produktywny, no to będzie po prostu produkował dobre rzeczy. Jeżeli ktoś jest słaby,
nie wiem, oszukuje lub robi coś nie tak, to prędzej czy później wyjdzie i ta firma powinna zbankrutować. Niestety tak się nie dzieje w dzisiejszej keynesjańskiej historii, gdyż te firmy są ratowane, czyli ktoś ma w dupie przez 10 lat, co się dzieje i po prostu i tak czy siak będzie miał kasę, więc po co się starać? Po co w ogóle coś robić? Dlatego mamy takie korporacje, których usługi są de facto coraz gorsze. Zresztą zwróćcie uwagę, jak macie usługi w waszych państwach. Co robicie? Jakie macie, nie wiem, usługi telefoniczne, usługi telewizyjne, usługi... Jest tam coraz mniej tak zwanej jakości. Jest albo coś działa, albo po prostu pan wypierdziela stąd i nic nie gadaj, tak? A już w telefonach jest po prostu śmiech na sali, tak? Czyli jest jak losowo, że zostaniesz dobrze obsłużony, albo po prostu musisz płacić jakieś inne rzeczy. Jesteś nowym userem, ok, jesteś starym userem, nie ma sensu być dłużej, tak? Czyli takie, ktoś pomyśli sobie, no przecież powinni dbać o mnie jako starego usera. Nie, właśnie. Właśnie tak powoduje ta cała gospodarka, cały ten socjalizm, ok? No i żeby zapewnić to wszystko, to jest właśnie klucz, żeby zapewnić wszystko, żeby zapewnić całe te rzeczy, czyli te kredyty, które IMF daje, musi być podniesiony tax, musi być podniesione podatki, muszą być wszystko. Czyli to, co teraz w Polsce obserwujecie, to jest zadłużanie się państwa, że państwo powinno wkraczać w rynek kosztem tego, że będzie podnosić podatki, czyli de facto będzie rozprzęglenie biednych od bogatych. Będzie cantillion efekt, czyli ci, co są blisko tej drukarki, tych władz, tych establishmentu, będą dostawać coraz lepsze ulgi na kredyty, które ci ludzie tutaj, czyli my, będziemy musieli spłacać, ok? Ci ludzie będziemy musieli spłacać, więc ci ludzie będą kupować różne real estate, różne nieruchomości, różne gadżety za pół darmo, za 0%, których tam mogą nawet nie oddać potem, ten dług będzie umorzony, tym samym zawyżając te ceny w czasie kryzysu, gdzie ceny, kryzys jest po to, tak jak las jest palony po to, żeby po prostu wyrównać te różne nierówności, odciąć te wszystkie chwasty, to wszystko, żeby można było zrestartować ten las, żeby można było, żeby rośliny mogły urosnąć jeszcze silniejsze. Niestety w czasie kryzysów normalnych bogaci stają się jeszcze bogaci, biedni stają się jeszcze biedniejsi i nie mogą sobie pozwolić na takie rzeczy. Jedyną rzeczą, jaką mogą sobie pozwolić, to zakredytowanie jeszcze większe i jeszcze bardziej szybsze, tak? Czyli nie ma, że ceny w czasie kryzysu spadną, jeszcze będą rosły przez niektórych tutaj właśnie graczy. I tutaj dochodzimy do tego słynnego tutaj kwestii, czy w Polsce będą te nieruchomości spadały, czy nie będą spadały, więc te nieruchomości będą spadały dla ludzi, którzy po prostu mają wszystko na kredycie, będzie im ciężej żyć z tym wszystkim. Natomiast ci, co mają dojście do tych drukarek, są bliżej rządu, oni będą je skupować, więc później te ceny będą jeszcze droższe, gdyż będzie kredyt, bieda, zlikwidowanie kosztem wolności, tak? Czyli IMF pomoże tym państwom, da te kredyty, da to wszystko, ale te państwa i potem zlikwidują te kredyty IMF, czyli zadłużenie dla państwa prawdopodobnie zniknie, to jest bardzo kluczowe, zniknie, kosztem suwerenności, kosztem jakichś tam specjalnych ugód, takie są, tak, jakichś powiązań, że nie będziecie mogli mieć tego, że będzie jedna waluta, to co teraz próbują oni zrobić, czyli to wszystko, co Nostradamus powiedział, dzieje się w tej chwili, dzisiaj właśnie w IMF-ie, ok? Kosztem naszej wolności. Więc rezultatem tej całej polityki, jak sobie obejrzycie ten filmik, będzie to, że będzie niewolnictwo 2.0, gdzie celowo będzie stać ludzi na nie będzie stać ludzi na dobre, na dobra takie jak domy, czy cokolwiek innego, natomiast ludzie, którzy będą mieć domy, ci bogaci, ci po prostu pakietowo, co mają osiedla, ci te asy, będą celowo wszystko robić, żeby ci na dole nie było ich stać, żeby byli niewolnikami, żeby pracili, żeby coś takiego. I tu podobnie idziemy w Bitcoina, tak? BTC, żeby zabrać to, tę politykę monetarną z rąk tego IMF-u, żeby zabrać to wszystko, żeby po prostu nie było ich tam, tak? Żeby nie można było celowo dać temu, a temu zabrać i przesunąć kredyty, tak? Więc cała tutaj nadzieja w nowych technologiach, takie jak domy 3D, że będą tańsze, że będą bardziej jeszcze do produkcji tych domów. Prawdopodobnie domy normalne będą jako luksusy, tylko pytanie, kto w tych luksusach będzie potem mieszkał, jeżeli ludzi nie będzie na to stać, jeżeli ta nowa technologia będzie wzrastała, więc tutaj też będą takie różne, nie wiem, perturbacje. I teraz tutaj jest taki kluczowy punkt, o którym powiem, że wiele razy mówię na przykład, że Bitcoin będzie tu i tu.
i trzeba to brać pod uwagę, że takie zmiany, jakie zachodzą, będą powodowały, że rynek będzie zmieniał kierunek bardzo drastycznie. I dlatego trzeba się interesować tym wszystkim, dlatego trzeba się interesować tymi wykresami, co daje. Wiele ludzi widzę, że omija tą część analityczną i to jest bardzo duży błąd, bo wtedy będziecie głąbami. Po prostu będziecie pieprzonymi głupolami. To, że ja mówię o tych wiadomościach tutaj, nie ma najmniejszego sensu. To jest najgorsza część tego odcinka, mówienie o tych bzdetach, bo one już się wydarzyły, ok? Te dopiero się wydarzą, ok, ale te, co już normalnie mówię, już by się wydarzyły. Już ich po prostu nie ma. To już jest za późno. To jest typowa wiadomość dla plebsu, ok? Coś było i plebs patrzy. To już jest za późno, już jest gone. Goodbye, sayonara. Mamy być tutaj, zanim event się stanie, a nie oglądać go tutaj i powiedzieć, och, ach, ok? To jest głupota. Pamiętajcie, to jest głupota. Jak ktoś wam o tym mówi i mówi o takich rzeczach, że wzrost, to jest skończona głupota. Marnuje czas, ok? Więc wy musicie oglądać te wykresy i oglądać szybki start, żebyście wiedzieli, jak to czytać, bo jak wam ktoś pokaże taki wykres, ok? To wy macie wiedzieć, że gdzie są te poziomy, gdzie brać, gdzie kupować i gdzie coś takiego robić, a nie, że ktoś wam wtedy powie, słuchajcie, rynek jest bardzo zły, a sam będzie się ładował tutaj, natomiast rynek pójdzie do góry i on powie wam, tak, rynek wtedy już jest bardzo, bardzo dobry, tak? Właśnie musicie właśnie takie rzeczy wiedzieć. No i co nam dzieje w technologiach? I w tej chwili tutaj oni mają trzy takie punkty, tak? Czyli right economic policies, więc planują zwiększać zakredytowanie i to zakredytowanie zwiększy się 125% w rynkach już rozwiniętych, 65% we wzrastających i w bidach o 50%, czyli każdy będzie kredytował się, każdy będzie kredytował się. Tylko tutaj jest taki problem, że te kredyty trzeba będzie potem wrąbać w tax, ok? Czyli banki centralne będą drukować pieniądze z powietrza, kupując różne obligacje, bony oszczędnościowe, jakieś, nie wiem, asety realne od ludzi i będą trzymać po prostu wszystko. Będą trzymać po prostu wszystko. Cały ten dług będzie od nich wszystko zależało, więc banki centralne będą przejmować gospodarkę za gospodarką. I tutaj niby, że te wszystkie polisy będą dla ludzi, żeby wspierać ludzi, tak? Żeby wydusić z ludzi jeszcze więcej pracy za free, tak to trzeba czytać, ok? Równość płci, że ma być, czyli różne LGBT, jakieś takie dziwności, które nie zachodzą w naszych życiach po prostu, będą po prostu siłą dawane, siłą będzie mieszanie się różnych nacji, po prostu wszystko to, czego ludzie nie chcą, będzie siłą przez rządy robione, bo rządy nie będą mieć wyjścia. Inwestycja w młodocianych, tak? Równa się w internet, tak? Żeby bardziej rozpowszechniać tą propagandę tego wszystkiego, że tak jest, tak okej. Zobaczcie teraz, co się dzieje, ilu ludzi zostało się zmanipulowanych, tak, ilu ludzi. Jeżeli nie oglądacie, nie wiem, takiej telewizji, to radziłbym ją wyłączyć, ponieważ jest to tylko pranie mózgu, a skupić się na kanałach, na różnych wypowiedziach, nie wiem, oglądajcie sobie na przykład, nie wiem, Real Vision Finance lub coś takiego, po prostu bądźcie mądrzejsi, ok? No i tak samo jak było to teraz, jak jest to w tym wirusie, tak samo tutaj chcą oni poprzez climate change, tak, czyli zmianę klimatu, wrąbać tutaj właśnie to, że będzie właśnie ten wzrost gospodarczy, czyli zakredytowanie, leading toolki, czyli oni będą pomagać, tak, poprzez tutaj właśnie pożyczki i będą tutaj suportować wzrost dla ludzi, wszystko poprzez pożyczki. I tutaj właśnie ona o tym mówi, posłuchajcie, to jest większy tylko wolumen, proszę bardzo. Tutaj akurat ona to mówi w 12 minucie bodajże. Support our low-income members with debt relief. And to triple our concessional lending. Czyli ona mówi, że będzie debt relief, tak? Czyli tak jak mówię, będą umorzone te pożyczki dla państw, będą umorzone, ale kosztem tego, że już tych państw nie będzie, ok? Kosztem te państwa często są zmuszone, żeby takie coś robić, ponieważ jeżeli ekonomia jest słaba, muszą. I to jest taka pożyczka typu uniewolnienie, ubezwłasnowolnienie, bo oni będą robić wszystko będą wtedy mogli zrobić z państwem. I to nas teraz czeka. W Polsce teraz zachodzą zmiany, tak jak w każdym kraju, i nie będzie. I wtedy pozycja takiego kraju, jaka była przed tym samym zdarzeniem, bardzo będzie warunkowana. Czyli pozycja Polski była dosyć kiepska, jeśli chodzi o takie zarządzanie, niezależne politykę, więc będzie jeszcze gorsza. Dlatego musicie się zainteresować tym, gdzie wasze tutaj oszczędności będą. Zaraz wam pokażę, co robią inne firmy, co się dzieje i tyle. Więc ten pan tutaj jest typowym socjalistą
I tak samo, jak się mówi, dlatego już od 1940, jak ten Bretton Woods oryginalny był, powstał po wojnie, ten standard, gdzie USA, też już wtedy IMF chciał mieć tą wspólną walutę, ale USA udało się wynegocjować to, że dolar będzie tym standardem, tak? A ten petrodolar będzie tą walutą rezerwową, no i to przeszło, ale teraz bank centralny chce stworzyć swoją walutę, o czym pojawiają się teraz różne newsy, że właśnie będzie centralna waluta typu walut, tak, różnych, gdzie oni będą kontrolować wszystko, że ty będziesz miał apkę i jeżeli będziesz oszczędzał, to zabiorą tobie, a dadzą innym, tak, będzie podatek z dnia na dzień podniesiony, będzie wszystko, nie będzie można komuś zapłacić na boku za coś, za jakąś tam robotę, tylko wszystko będzie otaksowane, wszystko będzie wszędzie przeliczane, nie będzie w ogóle wolności i tobie też powiedzą, na co ty możesz wydać, bo jeżeli będziesz niegrzeczny, jeżeli wesprzesz nie tą partię, nie tą firmę, nie tą charytatywną działalność, czy w ogóle coś, to na przykład nie będziesz mógł kupić tego czy tego domu, czy na przykład pojechać na wakacje, to co dzieje się w Chinach, więzienie 2.0 i tutaj przychodzi właśnie blockchain, decentralizacja i ta wolność, bo wydaje mi się, że wtedy będzie mentalność ludzi na wysokim poziomie, urośnie nagle i ludzie, jeżeli ktoś stworzy firmę, okej, która zaakceptuje BTC za jakieś dobro, które będzie mogła wymienić w drugiej firmie, to stworzy się początek ekosystemu, w którym ludzie będą kupować, wymieniać BTC albo Ethereum, albo gdzieś tam od różnych, mając MetaMask i wtedy ten system ich legnie w gruzach. Będzie oczywiście wojna, będą zamrażania, ale już się to nie udało. Już Bitcoin umierał od 10 lat i nie udało się go zatłuc. Więc to jest właśnie to. To jest właśnie ten cały tutaj szkopuł, tak? W tym wszystkim. Taki krótki news właśnie, że Ethereum będzie miało swojego klienta do stake'owania, tak? Teku dla firm. O to chodzi, że jest to rozwiązanie takie, które jest rekomendowane właśnie przez konsensus i będzie to dla firm, które po prostu daje gwarancję, że jest to pewne i jest to bezpieczne. Więc tu kolejny raz wchodzimy w decentralizację, powiedzmy Ethereum. I kolejny raz, no, będzie to walka z tym systemem, jaki mam teraz. Zobaczycie, będzie to sroga walka. Tu zobaczcie jeszcze dane na temat umieralności, tak? Dane tutaj zrobione przez United Nations pokazują, że co tutaj się stało, nie wiem, o tutaj coś, jak zwykle ten pieprzony bankier tutaj okej, dane tutaj pokazują przez United Nations, to nie jest nie, bez uwzględnienia malware'u 19, zobaczcie, tutaj są dane w Irlandii. Irlandia miała bardzo mały tutaj spadek, Irlandia miała tutaj, zobaczcie, death rate na bardzo niskim poziomie, 6 coś tam, tak? A oni już przewidzieli, jeszcze nie uwzględniając w ogóle tego korona, tego właśnie malware'u, że w 2050, zobaczcie, będzie tutaj tak wysoko jak w 1950. Okay? Czyli coś tutaj się stanie, okay? Coś tutaj się stanie, coś tu będzie nie tak, coś tutaj pójdzie nie tak jest, tak? Że będzie duża, duża śmiertelność. Ciekawe, jak to przewidzieli, ciekawe, jak to symulowali. Także widzicie, coś tu wiadomo, coś o coś tu chodzi, coś jakieś te dane gdzieś wypływają, tak? Zobaczcie, tutaj są jeszcze ciekawsze dane, ok? Spadek właśnie populacji w milionach, tak? Wzrost. Chiny mają mały spadek, ale za to duży wzrost. Budżet defensywny będzie rósł, a na przykład w Ameryce będzie malał, tak? O 95% zmaleje, tak? Więc tutaj mamy, nie wiem, ale previously 326 milionów down, minus 70%, coś mi tutaj się nie układa, nie wiem na ile ten portal jest jakiś tutaj miarodajny, ok, ale wychodzi na to, że minus 90%, nie wiem, jest tutaj Polska, zaraz zobaczę, Poland, czyli będziemy mieć też spadek o 13%, a tutaj będziemy mieć spadek 99 milionów, czyli 326 milionów teraz, a potem będzie 99 milionów, więc nie wiem, czy ma się to tutaj z właśnie, nie wiem, czy tutaj też można United States zrobić, USA, nie, Ameryka, jest jeden z trzech, nie ma tutaj, nie wiem, nie widzę tego, więc nie wiem, jakie tutaj są te wzrosty, zobaczymy. Ale nieźle się to tutaj zachowuje, tak? Tymczasem, zobaczcie, jest już 760 tysięcy bitcoinów kupionych przez firmy tradowane publicznie. Pamiętacie, przedwczoraj było chyba 620. Cały czas to rośnie, a jeszcze parę dni temu było 450, potem 500. Te firmy spieprzają z systemu bankowego. Idą tutaj, ponieważ jest coś na rzeczy, coś się dzieje. I za tymi firmami my musimy tutaj podążać. Jeżeli one będą wychodzić, jeżeli to będzie się zmniejszało,
to my też będziemy musieli wychodzić, ok? Te firmy coś wiedzą, te firmy coś akumulują. Rosetta, bardzo popularny standard, który właśnie tutaj zaczyna wszędzie wchodzić. O to chodzi, że jeżeli mamy zbudowany blockchain, właśnie wallet na tej Rosetcie, tak? Czy jest blockchain, operuje właśnie z tą Rosetą, to jest taki standard, to wtedy adoptuje się to na różne inne platformy, tak jak Coinbase, Crypto.com i inne. W tej chwili każdy blockchain jest trochę inny i one, te platformy muszą adaptować, dlatego tak wolno to dba. Jeżeli ta platforma zaadaptuje Rosettę, czyli taki API, interfejs tego wszystkiego, to bardzo łatwo zrobić to dla tych innych coinów, tak? Znaczy tych platform, więc ten Rosetta Project jest bardzo tutaj pożądany, tak? Adopcja Amerykanów, zobaczcie, adopcja Bitcoina, Nigeria 32%, kraje tutaj właśnie tej Afryki bardzo szybko tutaj nabierają to. Mówi się, że Afryka będzie po 2030 chyba, będzie centrum jakby intelektualnego wzrostu, no nie powiem w Europie, ale tutaj właśnie w tej rejonie. Prawdopodobnie będzie to na świecie, że będzie tutaj, więc już zobaczcie, ten hub taki technologiczny tam się robi. Już jest tutaj, zobaczcie, USA 7% tylko, tak? Te kraje, które się coś tam liczą, powiedzmy, jest to minimalne. Japonia też. Więc to tylko widać tą adopcję tego, że jest ktoś ponad tymi rządami wszystkimi. Ktoś tutaj robi tutaj coś ponadto, tak? Więc tu mamy właśnie ten meeting, który jest... który się odbywa właśnie oktober 21, będzie właśnie ten IMF miał meeting tutaj, także będą wprowadzać różne rzeczy. No i zobaczcie, polskie wiadomości. Fiskus zaczął stosować tą broń, klauzulę właśnie GAR, czyli chodzi o to, że jeżeli ktoś robi optymalizację podatkową, i będzie ona przyszłościowo jeszcze używana, tak, przeciwko transakcjom w celu uniknięcia właśnie podatku lub zmniejszenia podatku, to będzie to traktowane jako po prostu uchylanie się i kara od razu z automatu. A jeżeli jakieś działalności będziemy robić i nawet nie popełnimy tego, ale będzie to wskazywane na to, że planujemy to popełnić, BUM! I od razu też będziemy płacić. Więc to ma się do tej całej tutaj, co pokazałem, że będzie wyższy taks i będzie musiała być lepsza ściągalność. Oni nic nie będą robić, żebyście byli dobrzy, nie będą dbać o was, tylko żeby wam dokręcić śrubę, tak? Dokręcić śrubę. Proszę bardzo, zdalnie pracujący, nauczyciele, uważajcie, jeżeli będą te zdalne nauczania, to wy pójdziecie wek do domu, ok? Nie będzie was lub będzie was zajebiście mniej. Tak jak już to mówiłem w marcu, że były te lockdowny i to był test dlatego ile, czy te szkoły są potrzebne, czy można zdalnie nauczać i to rządu nie będzie interesowało. Jeżeli rząd będzie miał mniejsze koszta, no to wtedy nie będzie tego normalnego nauczania. Te szkoły już będą nie istniały, będą po prostu hodowla bydła, które po prostu nic nie będzie umiało, nie będzie mogło się socjalizować, będzie tylko w dom, nauczanie, jakieś apki, coś tam. To się dzieje na studiach już od bardzo, bardzo dawna, tak? Różne wykłady są zdalnie prowadzone i to działa, ale musi być ten taki socjalizacja z tym wszystkim, tak? I nie wiem, czy będą jakieś dopłaty dla rodziców, na całym świecie tylko o to chodzi, tak? Nie wiem, czy będą jakieś inne rzeczy, ale jest to bardzo denerwujące. Ja sam wiem, jak ja pracowałem i coraz musiałem się odrywać, coś tu patrzeć, bo dziecko nie jest w stanie z jakimś predefiniowanym gównem pracować, tym bardziej, że nauczyciele dają tylko pracę i rób sam, pracę i rób sam, pracę i rób sam i sprawdzają pracę. Co to kurwa jest w ogóle? To można zrobić automat z tego i dajemy zadania, jakie są potrzebne i tyle. Więc jeżeli jest 10 nauczycieli, to jeden będzie mógł obskoczyć to wszystko to samo, prawda? Także żadna to praca dla mnie, jeśli chodzi o takie coś. Więc nauczyciele, uważajcie, bo trzeba będzie się przekwalifikować na różne inne rzeczy i być lepszym, gdyż nie będzie was tylu potrzeba, więc zatrzymają tylko najlepszych. Powstaną może wtedy jakieś prywatne uczelnie, nie wiem, a one będą szukać po prostu dobrych nauczycieli. Więc uważajcie, lepiej już się szkolcie w tym, bo to tylko będzie narastało. No i mamy, zobaczcie, niedrogie mieszkanie na kredyt. Sprawdzamy oferty. No i tutaj jest podane, że poszukujących tanich mieszkań z rynku wtórnego muszą być gotowi na kompromisy. Więc tutaj już jest ta wiadomość, że nowe mieszkania i drogie mieszkania nie będą się sprzedawały. Okay? Nie będą się sprzedawały. Te mieszkania, już tutaj ten kontekst jest, że już jesteśmy gdzieś w tym miejscu i te z górki już się tutaj zaczyna. Okay? Tym samym obniżenie zdolności kredytowej będzie, gdyż banki podnoszą opłaty. Banki nie mogą zarabiać na niskich stopach procentowych i ci, co się cieszyli, że jak będą ujemne stopy procentowe, będzie zajebiście, ale banki tak podniosą opłaty,
że i tak zapłacicie tyle samo przy mniejszych płacach, mniejszych pracach i mniejszych rzeczach. Więc dlatego są już promowane te mieszkania tańsze, żeby cokolwiek jeszcze zarobić, bo jak będzie już potem ten spadek, to te tanie mieszkania jeszcze będą tańsze, a potem to będzie już lawina i nie wiem, jak to się rozegra do końca. Więc dobra, kończę tymi przemyśleniami. Pamiętajcie, show me the chart and I'm gonna tell you the news. Bo jak nie umiecie czytać wykresów, to dzieje się tak jak teraz. Mamy dane o śmiertelności pokazane, które nijak tutaj nie pokazują, żeby coś było takiego. Obejrzyjcie sobie pandemię w Filadelfii, ok? To jest pokazane, jak tam to wyglądało, jak trup lał się często i gęsto. A tutaj, no, musicie sami zobaczyć dane, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda i wtedy nikt Wam już kitu tutaj nie wciśnie, czy jest tak, czy inaczej, czy tu z boku, czy tam skądś to biegnie. Sami widzicie dane, sami czytacie. Jeżeli wykres pokazuje coś takiego, to znaczy, że chyba nie jest to, nie wiem, jakiś ultra coś tam zwyżkowe, tylko wszystko idzie na dół, tak? Jeżeli mamy coś takiego, to znaczy, że coś jest bardzo niebezpieczne, no i trzeba to zmienić. Więc sami musicie zobaczyć, czy wykres wygląda tak, czy wykres wygląda tak. Na razie, trzymajcie się, cześć!